Jak się pisze kłódka? K, ły, otwarte, ty, k, a. Jakiej narodowości był Lem? No nie wiem. Na S. Semir. Nie. Stalin? Stanisław Lem, to jakiej narodowości? To Rosjan, nie? Kim lub czym był Sfinks? Nie pamiętam. Ale czy on to był człowiek, czy raczej ten? Ta, właśnie nie człowiek chyba. Jak wyglądał taki nie człowiek z egipskiej? I nie tylko, bo on się pojawiał też w filmie. Pewnie głowę ptaka. Mhm. No, na pewno. Którego ptaka? Jastrzębia. Orła. No, tu cię muszę akurat skierować w kierunku. Gołąba? A co to jest? No gołąb, to takie... Jak piszemy słowo mężczyzna? M, E, rzec z kropką. E? Efektowny. Efektywny? Ale jak się mówi w sensie? Nie no, błędnie powiedziałeś się, to szybko. Efektywny. Ta zwykle na głowę. Oba te słowa istnieją, ale mają różne znaczenie. O Boże, czekaj. Co przydarzyło się Edypowi? Właśnie najlepsza odpowiedź. Zrobił coś, co żaden mężczyzna nie chciałby zrobić. Wacka se odciął. Poszedł do łóżka ze swoją matką. Wszyscy ja oczy. Każdy mężczyzna by nie chciał tego zrobić, zależy, tylko ma mamuśkę. Serio? Gdzie dzieje się akcja powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem? Nad Niemnem. A gdzie jest Niemen? Ile głów miała meduza? Meduza miała... po każdym odcięciu wyrastała jej nowa głowa. Czyli jak miała jedną, to później wyrastała jej druga. Jak miała dwie, to później miała trzy, jak jej obcięli jedną. Do ilu doszli? A ja nie wiem, do ilu doszli. A czy pamiętasz coś jeszcze? Bo ona miała taką jedną swoją, taką też umiejętność. Zielona chyba była. I zamrażała ludzi. Czy tam kamieniała ich. Robiła co? Kamieniowała ich. Nie to Jezus był chyba. Nie kamieniowała. Robiła z ludzi kamieni. Aha. Może tak. To jest jedna część trylogii, a resztę wymienisz? Dwie części pozostałe. Wodejowski i normalnie i spółka. Coś tam pod... Co, pod kamieniami? Coś z wodą. Podtopieni. Jak się pisze stamtąd? Stamtąd? Tak. Przez on. A tam więcej jest liter. Jeszcze. Przelteruj. On tylko stamtąd pisze przez on. No. On i mama wie, że oni stamtąd. Z? Tamtąd? Yeah. Czy wiesz, kim był Thor? Thor. Ktoś zburzył mi. To był syn Zeusa na pewno. Był też w filmach, to też mogę ci podpowiedzieć, że był w filmach bardzo przystojny chłop. To się mi kojarzy albo z burzą, z piorunami. On chyba ukradł Zeusowi ten piorun. Jaka sytuacja polityczna wpłynęła na twórczość Adama Mickiewicza? Jaka sytuacja? Nie wiem, córka mu umarła? Czy to ten, czy to nie ten? Kim był Cerber? Cerber? Pewnie był jakimś królem. Czego królem był Cerber? Czego królem? Może jakiegoś miasta. Kim był Don Kichot? W Holandii to z tymi wiatrakami, dobrze kojarzę? No nie, to był taki rycerz chyba, nie? To był rycerz. To był rycerz, muszkietera chyba coś tam. Don Kichot? Dobrze. Nie. Z czym walczył? Don Kichot? Tak. Kojarzę? Charakterystyczny przeciwnik taki. Wyjątkowy. Na pewno nie smok. Nie. Wieloryb? Nie wiem.